sobota, nie wiem, który grudnia. Nie lubię gadać do statywu. Sobota, zaraz będę ruszał na kraj, ponieważ mam zamiar umyć to auto jeszcze. Tylko muszę sobie sięgnąć ręcznik jednorazowy jeszcze, żeby było weselej. I coś na drogę. Ki burdel w ogóle, ty nic nie dbasz. W ogóle to staję na Agipie. Komuś się ładnie nudziło, na betonach nawet znak Agipa wymalowali. Powiem wam, że ile razy patrzę teraz na tego sprintera, to mnie serce boli. Się nawet dziury w zderzaku zrobiłem. A teraz muszę go odpalić, widzę. Agregat się załączył, trzeba odpalić. Co? Jak widzieliście, stałem na Agipie na noc. Wczoraj już mi się nie chciało tych kilometrów robić, bo było intensywny dzień, miałem trąbaną noc i tak dalej. Natomiast stałem z kolegą. Wstydliwy jest, nie chciałbym do kamery się pokazywać. Stałem z kolegą Konradem. No i on pojechał sobie do Lidla, jest godzina 15, a ja jadę już w stronę kraju, bo dzisiaj plan jest taki, żeby się dostać chociaż tam gdzieś pod Czechy. Tak bym chciał bardzo. Korzystając z tego, że dzisiaj w sumie jadę znowu trasą taką nudną i nic się nie będzie działo za bardzo, poza paroma fajnymi widokami, ale powietrze jest strasznie do kitu, więc strasznie będzie z tym cudownie. Poruszę temat, który już miałem dawno poruszyć i teraz nadarzyła się ku temu idealna okazja. Takie kombo będzie moich vlogów gadanych. Dzisiaj więcej widoków może. Mianowicie chciałbym poruszyć temat tego, że dużo osób zbytnio mnie idealizuje. Ja wiem, że na tych filmach może nie wszystko wygląda strasznie, może część wygląda łatwo i że wszystko mi łatwo przychodzi, ale wcale tak nie jest. Wcale mi wszystko tak łatwo bardzo nie przychodzi i wcale nie jestem człowiekiem, który nie popełnia błędów, bo przedwczorajsza noc, czy wczorajsza noc, nie dzisiejsza, najlepiej udowadnia to, że jestem człowiekiem, który popełnia błędy. Ale wyjadę na autostradę i będziemy sobie na ten temat dyskutować. Zaczynając mój wywód w ogóle na temat tego, jakim to ja jestem kierowcą, trzeba by było zacząć od moich początków. Wiecie, to nie jest tak, że ja uważam się za jakiegoś kijowego kierowcę, bo ja uważam, że w życiu każdy człowiek powinien znać swoją wartość i ja uważam się za dość wartościowego człowieka, jak i pracownika. Nie uważam się za jakiegoś super kierowcę, ale nie uważam się też za kijowego kierowcę, tak? Patrząc na innych uczestników ruchu, naprawdę moje ego rośnie. Pilnuję tylko, żeby nie urosło za bardzo. Natomiast od czego trzeba by było zacząć? Ja na przykład się, to już wam mówiłem, że bardzo się cieszę, że zdałem dopiero za drugim razem, ponieważ wtedy miałem taką pewność siebie, co to nie ja, super mi idzie i tak dalej. I to mnie trochę przytemperowało. Potem wsiadłem na Iveca, takie kontenery stare,
No i to też mnie przytemperowało, bo okazało się, że wcale tak super nie jeżdżę, a mój kolega de facto, mogliście go zobaczyć w odcinku z koniem, okiem busiarza, jeszcze chyba w jakimś innym, road vlogu nawet. No, mój kolega, jak ze mną jeździł, to się śmiał, że on wraca do domu i nawet jak nie prowadzi, tego prawa noga boli od hamowania, bo tak hamowałem. Każdy ma tam jakieś swoje dziwne nawyki. Natomiast skupiając się tylko na tej pracy tutaj, na busach, czyli te 3 lata i, żeśmy powiedzieli, listopad, 3 miesiące pracy tak naprawdę. Dość cicho. Te 3 miesiące pracy. No jak zaczynałem, bywało różnie. Mój ówczesny szef miał do mnie dość spore zaufanie z tego względu, że ja u niego pracowałem 3 lata prawie wcześniej. Więc wiedział, na co mnie stać, wiedział, kogo zatrudnia i wiedział, no mój temat sporo rzeczy, tak? Że wiedział, że na przykład tutaj może mnie, tutaj w jakichś tam sytuacjach może na mnie liczyć, że tutaj się dogadam, tu to, tu tamto. Ale to też nie było tak. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem do Francji. W ogóle moje początki były wesołe. Pierwszy raz pojechałem do Francji, kopnąłem sobie drogi niepłatne, a Tom miał tak, że tam miałem trafika i on jak wymyślił jakiś korek, to zmieniał sobie trasę. I często, gęsto wtedy zmieniał na trasę płatną. No i ona tam się motała. Zjedź w prawo, zjedź w lewo, zjedź w prawo, zjedź w lewo. W końcu zjechałem w lewo, wjechałem na płatną. A i znowu Tom ma tak, że jak wjedzie się na płatną, to ona już innej drogi jak płatnej nie obliczy. Nie tak, że każe zjechać, jak klipiemy i niepłatną, każe zjechać następnym zjazdem i możemy jechać niepłatną. Nie, ona już będzie tylko płatną ciągnęła. No i dla mnie wtedy, no przecież tu nie ma innej drogi jak płatna, no we Francji nie ma innej drogi. Ale wiecie, no takie były początki. Ze wszystkim. W ogóle to uszkodzenie mastera, o którym wam mówiłem, to była moja druga trasa. Wracałem z Włoch. Jeździłem może 1,5 miesiąca i rozwaliłem samochód. I myślałem, że nigdy już taka głupota mi się nie przydarzy. Natomiast jak widać, przydarzyła się. Potem jeszcze różne dziwne akcje były. Ale wiecie, musicie zrozumieć też jedno, że ja na tych filmach, nawet jeżeli bym odwalił coś strasznego, aczkolwiek w tej firmie mi się nie zdarzyło, nawet jeżeli odwaliłbym coś strasznego, to ja nie mógłbym tego pokazać. Wiecie, to jest jawne szkodzenie wizerunkowi firmy. Musicie to zrozumieć. Wiecie, w momencie, kiedy ogląda mnie 30 osób, to ja mogę sobie nagrywać, co chcę. Ale jak ogląda mnie 12 tysięcy i nie wiem, co 50 osoba na parkingu mnie kojarzy i tam, nie wiem, co 60 czy co 50 spedytor, no to muszę myśleć o tym, co udostępniam, tak? Zresztą tak jest w ogóle w życiu, że należy myśleć, co udostępniamy w internecie. Aczkolwiek, jak mówię, no nie zdarzyło mi się w tej firmie jakiejś strasznej gafy walnąć do wczoraj. Nie miało to wpływu w żaden sposób na wizerunek firmy, w sensie nie zepsułem w żaden sposób pracy, którą wykonuję, ponieważ towar dojechał na czas i tak dalej, ale auto niestety zostało skaleczone. I właśnie, to nie jest tak, że ja jestem jakimś super kierowcą. Ja jestem kierowcą po prostu normalnym. Kierowcą, który myśli, kierowcą, który nie popełnia jakichś kardynalnych błędów, kierowcą, który nie jeździ pod prąd i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, nie wiem, może to jest kwestia tego, że w dobie dzisiejszych czasów i tego, co nas otacza wkoło i ludzi, i tego, jak się zachowują, takie normalne zachowanie jak moje, bo ja to uważam za normalne zachowanie, jest przez niektórych postrzegane jak o, ten gościu to dużo potrafi. Kurde, no ja uważam, że każdy człowiek powinien mniej więcej potrafić to, co ja. Ja nie jestem jakimś super nadzwyczajnym człowiekiem. Po prostu staram się, by część rzeczy po prostu wynika z mojego podejścia, a nie umiejętności. Dużo ludzi twierdzi, że bo ja tutaj dla firmy dobrze, bo tu staram się tanio tankować, bo tu staram się paliwo oszczędzać i tak dalej. Ale co mnie to kosztuje? Ja, jak czytam komentarze typu, że no ja pierdykam, tyle masz płacone, mi to by się nie chciało jeszcze myśleć o tym, żeby tanio zatankować.
Jak ja wiem, że na przykład tu jest taniej, a tam jest drożej, co mnie to kosztuje, że ja zatankuję taniej? Mam, nie wiem, w filmie na złość robić, że drożej zatankuję. Co innego, kiedy jest sytuacja, że faktycznie jestem w obcym miejscu, nie wiem, jak te stacje wyglądają i tak dalej, ale robię mniej więcej szybki rekonesans, po ile jest paliwo na stacjach i widzę, gdzie mogę zatankować. To tak jak było w Szwecji. To nie było nic trudnego, po prostu zobaczyłem mniej więcej stacje te, na których tankujemy i im wyżej jechałem, tym paliwo było tańsze, więc zatankowałem na północy tak, żeby dojechać sobie do Niemiec. Cała filozofia. Dlatego uważam, że te rzeczy, które ludzie uważają, że dzięki nim jestem super kierowcą, to nie jest kwestia tego, jakie mam umiejętności jako kierowca, tylko to jest kwestia mojego podejścia do pracy. Ja zawsze staram się dla firmy jak najlepiej i może to jest błędne myślenie według niektórych, ale no trudno. No ja wierzę w ludzi, wierzę w innych, czasami do przesady, czasami trzeba się bardziej pilnować, co mój szef mi cały czas uświadamia, bo trochę z tą wiarą w ludzi u mnie jest aż za dobrze. Natomiast cieszę się, że trafiłem na człowieka, który potrafi to dostrzec i potrafi to docenić. No ale niestety, jak widać, pomimo całych moich szczerych chęci i sympatii i tak dalej, doszło do momentu, kiedy przez własną głupotę, przez własną nieostrożność, chwilę nieuwagi uszkodziłem samochód. I dużo ludzi twierdzi, albo stwierdzi, że każda normalna firma no to przecież pójdzie z autokasko i tak dalej, i tak dalej. No tylko wiecie, tutaj większość ludzi nie bierze pod uwagę jednej bardzo ważnej kwestii w całej tej sytuacji. Uszkodzone auto do tego stopnia, tu możliwe, że będzie przymus wymiany ściany, ponieważ chyba oberwała. Uszkodzone auto do tego stopnia musi zostać naprawione, aby zachować wszystkie certyfikaty, które mamy u nas w firmie. Musi być to, zwłaszcza kontener musi zostać naprawiony tak, żeby to spełniało te normy, tak? Więc wymiana zderzaka, wymiana błotnika, to jest raz. Potem w innej firmie naprawa kontenera, to jest dwa. I całość, jak się zamknie w jakichś 3-4 tygodniach, to jest bardzo dobrze. Licząc 4 tygodnie, auto stoi. I owszem, wszystko fajnie, pięknie, że jest to zapłacone z autokasko. Ubezpieczyciel, wiecie jak to jest, im dłużej auto stoi w naprawie, tym mniejsze ryzyko, że będzie musiał coś wypłacić, bo coś się wydarzy, więc takie naprawy nie trwają bardzo szybko. Z tym też różnie bywa, chociaż to też zależy od polityki, bo na przykład niektóre salony mają tak, że muszą szybko naprawić, ale to nie, to gwarancyjne. Nie od ubezpieczyciela, tak gwarancyjne naprawy. No i wiecie, auto nie zarabia, auto kosztuje, bo trzeba płacić leasing. Kierowca, który mógłby jeździć tym autem, też kosztuje, bo trzeba mu płacić wypłatę. Bo tak, u nas w firmie jest podstawa, którą trzeba płacić, ona może nie jest duża, bo to jest tam 1400 zł, 1350, ale jest. To jest koszt jeden, leasing to jest koszt drugi, a największy koszt chyba to jest to, że auto nie zarabia. To auto przez ten miesiąc zarobiłoby naprawdę na siebie, na kierowcę, i kierowca jeszcze by zarobił i w ogóle, a tak stoi. I tego nikt nie bierze pod uwagę, że ja przez chwilę nieuwagi naraziłem moją firmę na naprawdę duże koszta. Tak jak mówiłem, jak się sytuacja skończy, tego jeszcze nie wiem. Szef na razie też rozkminia temat. Podejrzewam, że jak zjadę do kraju, to dopiero będzie już to rozkminiane na poważnie. Natomiast tak, no tak sytuacja wygląda właśnie. I to udowadnia, że nie jestem idealnym kierowcą. Nie jestem super kierowcą. Jestem po prostu zwykłym, przeciętnym chłopakiem, który jak każdy inny człowiek popełnia błędy. I bardzo nie lubię, jak mnie ludzie idealizują na filmach czy tam w komentarzach. No bo nie jestem taki idealny. Tak jak mówię, każdy popełnia błędy. Każdy musi to brać na klatę i każdy te błędy musi naprawiać sam czy z pomocą innych. Tutaj akurat, no niestety przez chwilę to będzie jakoś tam rozwiązywane, ale niestety. W każdym razie miejcie na uwadze jedną rzecz.
żeby nie wiem, bo dużo ludzi też tak ma, że jak jest chwalona za bardzo, to w pewnym momencie jej się to utrwala w głowie i jak to inni mówią, woda sodowa do głowy odbija. Wcale tak nie jest. To, że jesteśmy chwaleni, to czasami jest efektem tego, że niektórzy, którzy nas chwalą, nie dostrzegają naszych słabości, nie dostrzegają naszych wad, które równoważą te nasze zalety i nasze umiejętności w życiu. Chyba, że ktoś jest kompletnym debilem i w ogóle nie myśli, bo tacy też się zdarzają niestety, no to już jest inna bajka. Natomiast nie ma ludzi super najlepszych i idealnych. Tacy ludzie nie istnieją. A większość z nich, tych ludzi, którzy tak twierdzą, że oni są super dorobiści i tak dalej, są po prostu normalni ludzie. Starają się w życiu wykonywać swoje obowiązki, starają się pracować tak, jak powinni. Zresztą, wiecie, postawcie się też z drugiej strony, bo dużo pracowników twierdzi, że bo na zachodzie jest inny model pracy i tak dalej, okej, ale tam też są trochę innymi pieniędzmi oni obracają. Mogą sobie na to pozwolić. Natomiast jeżeli ktoś ma podejście takie, nie inne do szefa, to z moim pierwszym szefem, tym co na busach jeździłem i w ogóle pierwszym, zawsze powtarzaliśmy to, że proszę bardzo, otwórz własną firmę, otwórz własną działalność, zobaczysz jak to fajnie jest. Wcale nie jest tak dużo, bo zwłaszcza w naszym porąbanym kraju, gdzie opłaty, podatki, inne duperele po prostu zjadają wszystko. Zanim jeszcze cokolwiek dostaniemy, to już musimy zapłacić podatek. Nie wiem czy wiecie, ci ludzie, którzy pracują tylko na umowę, mogą o tym nie wiedzieć, ale od niedawna jest w Polsce nawet takie prawo, że podatek dochodowy musimy zapłacić w momencie wystawienia faktury. Czyli jeżeli, powiedzmy, moja firma, bo nam się to nie zdarza akurat chyba, nie wiem, zresztą nie wiem, mamy raczej stałych klientów, więc nie, ale powiedzmy firma Kowalski, jedzie busem towar z Polski do Hiszpanii i potem z Hiszpanii do Polski. Na czysto jakąś tam ma kwotę z tego, okej. Okay. Zarobiła ileś tam pieniędzy. W momencie wystawienia faktury i faktury w firmie, której świadczyła usługi, musi już od tej faktury odprowadzić podatek. Nie w momencie, kiedy dostanie pieniądze za tą usługę, tylko w momencie, kiedy wystawi fakturę. Co gorsza, powiedzmy, klient tej firmy Transkowalski, czy jak on tam miał, stwierdza, że zgłasza upadłość i on mu nie zapłaci za tą usługę. Czyli ta firma Transkowalski zapłaciła za paliwo, zapłaciła kierowcy, trzeba do tego doliczyć eksploatację auta podczas tej trasy z Polski do Hiszpanii, z Hiszpanii do Polski i nie dostała za to zapłacone. Nie zapłacili jej za to, po prostu pojechała za darmo. Zainwestowała pieniądze, to co przed chwilą powiedziałem, i mało tego, od wystawionej faktury zapłaciła już podatek, której państwo nie zwróci. Którego państwo nie zwróci? Ponieważ od wystawionej faktury płaci się podatek. A czy klient nam zapłaci za tą fakturę, czy nie? Urzędu Skarbowego nie interesuje w ogóle. Więc tutaj możecie sobie pomyśleć, w jakim chorym kraju my żyjemy. To tak abstrahując od tematu tego, że nie jestem idealny. A teraz kończąc mój monolog, ponieważ cały czas gadałem do kamery, a wy widzieliście kupę widoków, więc trzeba połapać trochę widoków, żebym miał co wam pokazać zamiast mojej twarzy, bo to za dużo to niezdrowo, nie? No, to do zobaczenia na Brennero, na Shellu. W związku z tym w ogóle, że skończyłem już gadać, to mały timelapse. Big!
Trutu. Kiedyś sobie zrobię to zdjęcie. Miał być tylko shake. Muszę wam powiedzieć, że w Austrii całkiem sproga zima jest. To kontynuując jeszcze na chwilę ten temat, który dzisiaj poruszyłem, to nie jest tak, że ja jestem jakiś idealny w tej czy innej dziedzinie. Ja po prostu bardzo lubię się dzielić wiedzą, którą posiadam z innymi i innym pomagać. Tą wiedzą, którą posiadam i która może innym pomóc. Także zarówno w tym, że jeżdżę busem i coś tam umiem, jak i w tym, że kręcę filmy i coś tam umiem i moja wiedza nie jest idealna, ale coś... O! Out of wonder. Myślałem, że jest za darmo. Nie jest. Jest jeden powód, przez który w życiu nie chciałbym być kobietą. Mianowicie kolejki do kibla damskiego. Zawsze to jest jakaś masakra po prostu. No, więc podsumowując cały ten odcinek, powtarzam to raz jeszcze. Zwykły chłopak jestem. Jak każdy inny. Ja jadę sobie dalej, jestem już w Austrii pod Wiedniem. Wam życzę dobrej nocy. Widzimy się jutro w Krakowie.